Cześć, tutaj Ewa, witam Was w moim kanale Soul GPS, dzisiaj z pięknej, słonecznej Tajlandii i mam dla Was wiadomość, filmik, temat, na temat którego ostatnio bardzo dużo myślałam, jak i również to jest coś, co bardzo często ostatnio pojawiało się w moich rozmowach z klientami i chciałam na ten temat troszeczkę z Wami porozmawiać i to jest temat złości, emocji złości. Czym ona jest? Kiedy ona się pojawia, co to oznacza i jak możemy wykorzystać ten moment w dobrym, pozytywnym celu. Zwłaszcza jeżeli chodzi o uwolnienie się z toksycznego związku. Czy jest to związek romantyczny, czy jest to sytuacja w rodzinie, czy jest to sytuacja między tak zwanymi przyjaciółmi, czy nawet między ludźmi w pracy. Dla ludzi empatycznych, a zwłaszcza współzależnych. Będę niedługo nagrywać filmik na temat, jak osoba empatyczna, co jest czymś bardzo pozytywnym, może stać się osobą współzależną, co jest czymś, co jest bardzo niebezpieczne. W każdym razie te dwie osoby to są najczęściej osoby, które oglądają moje filmiki. Kiedy takie osoby czują w sobie gniew, co jest bardzo inną emocją, bardzo innym uczuciem niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli czucie może bardziej smutku, żalu, depresji, zamieszania w środku i tak dalej. To jest emocja, która może się nam wydawać bardzo, wręcz przerażająca, tak, ponieważ nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni, nie rozumiemy jej. Ludzie tacy najczęściej od młodego, od dzieciństwa uciekają od tej emocji. Dlaczego? Dlatego, ponieważ tak był przykład w mojej sytuacji, kiedy dorastamy, będąc świadkiem awantur, będąc świadkiem czynów bardzo olbrzymiej przemocy fizycznej, psychicznej, emocjonalnej. Najczęściej my chcemy iść 188 stopni w drugą stronę, w przeciwną stronę. Ponieważ wiemy, że to do niczego dobrego nie prowadzi, to nie jest czymś, co jest w stanie uzdrowić nas, związek innych ludzi. I osoby empatyczne kierują się najczęściej uzdrowieniem, bardzo głęboką empatią, współczuciem dla innej osoby i tak dalej. To jest piękne, jest naprawdę piękne i to jest coś, co nas tak naprawdę będzie w stanie wyratować z naszej opresji. Także kiedy pojawia się gniew, najczęściej jesteśmy przerażeni, uciekamy, nie wiemy, jak sobie z tym radzić. I co ja bym chciała zrobić w tym filmiku, to jest powiedzieć, że kiedy pojawia się złość, to jest znak, że doszło do zmiany wewnętrznej, doszło do przełomu. Być może było to spowodowane przez to, że usłyszeliśmy jeszcze jedno kłamstwo. Możliwe, że to by chodziło tutaj o następną plotkę, która nie jest prawdziwa na nasz temat, która do nas dotarła. Być może ktoś próbował zrzucić na nas winę, podczas kiedy nic złego nie zrobiliśmy. Możliwe, że to była bardziej manipulacja z powodu poczucia głębokiej winy, czy ośmieszenia, czy żalu, czy powiedzmy wstydu. Coś, w czym narcyści i inni ludzie, którzy uwielbiają manipulować, wykorzystywać innych do swoich celów, są bardzo dobrzy wywoływania w nas takich emocji. W każdym razie to jest tak zwane przegięcie pały. Raz, o jeden raz za dużo. Jedno słowo za dużo. Czujemy w sobie gniew, który wyzwala się bardzo głęboko. To jest jak taki wulkan, który zaczyna się budzić do życia. Trzęsienie wręcz ziemi. To jest intensywna emocja. Zamiast, żeby uciekać lub nawet konfrontować tą osobę z tą emocją, co najczęściej do niczego dobrego nie doprowadzi, to tylko będzie pokarmem dla narcyza. Oni uwielbiają wyzwalać w nas emocje, zwłaszcza te, z którymi nie potrafimy sobie radzić, kiedy jesteśmy tak na jednej nodze i przewracamy się, ponieważ brak nam równowagi. Oni uwielbiają wyprowadzać nas ze swojej równowagi, bo tylko wtedy czują się, że mają nad nami moc. Bardzo niska świadomość. I to są taktyki dziecięce, tak naprawdę, jak się zastanowimy. To są taktyki z piaskownicy. To jest coś, co dzieci, my sami jako dzieci być może używaliśmy takie taktyki, ale wyrosliśmy z tego, dojrzaliśmy emocjonalnie. Narcyści, ludzie z zaburzeniem na pograniczu i tak dalej, oni to są ludzie, którzy udoskonalili te taktyki. Stali się w tym jeszcze lepsi z biegiem czasu, ale nie dorośli emocjonalnie.
W każdym razie to jest taki moment przejrzystości, kiedy czujemy tą złość. Nagle przez chwilę jakby spadają nam, jak to się mówi, klapy z oczu i przez chwilę widzimy rzeczy przejrzyście, mimo tego, że są kolorowane czerwienią złości. Ale mimo wszystko przez chwilę widzimy, kim ta osoba naprawdę jest. I co ja bym radziła w tym wypadku, jeżeli dojdzie do takiego momentu, to zwłaszcza jeżeli nie macie wprawy, jeżeli chodzi o to, jak sobie radzić z tą emocją, to poszukałabym mojego własnego miejsca, mojego własnego kąta i spróbowałabym ująć ten moment w jakiś sposób tak, żeby pamiętać, co się stało. Możecie to zrobić w sposób napisania na kartce, aczkolwiek wydaje mi się, że złość jest emocją, która jest tak szybka i tak intensywna, że czasami nie dajemy rady nadgonić z pisaniem. Trudno jest nam ująć nasze emocje, ponieważ to jest bardziej uczucie, które wyzwala w nas głęboki ryk, że tak powiem, niż słowa. Dlatego wydaje mi się, że lepszym podejściem na to byłoby nagrywanie tego, co się w tym momencie dzieje na telefon, na jakieś urządzenie, po to, żeby można było również ująć w tym momencie, co się z nami dzieje emocjonalnie. To się nam bardzo przyda, zwłaszcza jeżeli mielibyśmy jakieś wątpliwości później, parę dni, godzin nawet później, kiedy oczywiście ta osoba zdaje sobie sprawę z tego, co zrobiła, z tego, co stworzyła i nagle kupuje bukiet kwiatów, czy słania się przed nami i obiecuje, że już nigdy więcej i tak dalej. Oczywiście te same triki, co zawsze, prawda, że powróć do mnie i tak dalej. I chcę Wam powiedzieć, że jeżeli takie uczucie będziecie w stanie przeżyć, to oddajcie mu honor, słuchajcie go, słuchajcie, jaką wiadomość Wam przynosi i również wierzcie, że to jest albo początek końca, albo to jest już naprawdę koniec. Ponieważ z chwilą, kiedy tyle się tego nagromadzi, że dochodzi do wybuchu, najczęściej w tym momencie mówimy, to koniec, starczy, już nigdy więcej. Dlaczego ludzie mnie tak traktują i tak dalej, i tak dalej. To może spowodować to, że będziemy mieli na tyle możliwość reflektowania, żeby zauważyć, że naprawdę powodem, dla jakiego ludzie nas traktują źle, to jest dlatego, że my im na to pozwalamy. Ale żeby dojść do tej realizacji, to nie jest tylko intelektualna realizacja, dlatego ten moment jest taki ważny. Ponieważ intelektualnie coś pojąć, mi się wydaje, że większość z Was już bardzo dużo pojmuje. I to nie o to chodzi, bo gdyby to było tylko to, co byłoby potrzebne, żeby wyratować się, żeby odejść od toksycznej sytuacji, zmienić swoje życie, to my byśmy bardzo już daleko zaszli, prawda? Tutaj chodzi o emocje. Tutaj chodzi o to, żeby mieć wręcz cielesne odczucie, że czujemy, że to jest właściwa decyzja, że czujemy, że to nie jest okej, co oni robią. Częściej jesteśmy pełni wymówek i tak dalej i tutaj nie o to chodzi. Dlatego ten moment jest tak strasznie ważny, ponieważ to jest moment, w którym nasze ciało budzi się do życia. Nasze ciało protestuje i to jest bardzo ważny moment protestu. Dlatego jeżeli macie to uczucie, to gratuluję Wam i chcę Was zachęcić do tego, żebyście pogłębili Wasz związek ze złością, ponieważ złość jest w stanie Was wyprowadzić na szlak wolności. I o to tutaj w tym chodzi. I to jest dlatego przejście przez tak bardzo pokręcony, wręcz, nie wiem, to jest dewastacja, to jest tak strasznie bolesne. Przejście przez ten ogień to jest jedno z najwspanialszych rzeczy, jakie się Wam może wydarzyć. Mimo tego, że to nie, może nie mieć sensu, ale dzięki temu będziecie w stanie naprawdę odkryć, kim jesteście, ustawić odpowiednie granice i uwolnić się od tego, co Was najczęściej, nas prześladowało od bardzo dawna. Tylko to było w ten sposób nas zaprogramowane, że nie byliśmy w stanie wiedzieć i zdać sobie sprawę, że to jest tylko program, że to jest coś, co możemy zmienić i że to nie jest coś normalnego. I niestety żyjemy w czasach, w których taki rodzaj typu zachowania, kiedy jeden człowiek wykorzystuje innego nawzajem, jest powszechnie akceptowany.
I wiele ludzi nie robi sobie z tego większego problemu, co jest w pewnym sposób przerażające, ale co daje mi bardzo dużo nadziei, to jest to, że ten temat zaczyna coraz bardziej się rozpowszechniać. Ludzie tacy jak Wy, w Was jest największa nadzieja, ponieważ jedna z najlepszych rzeczy, jaką możecie zrobić dla siebie i dla narcysty, nawet jeżeli jest w Was coś, co sprawia, że czujecie współczucie dla tych ludzi, że czujecie żal za to, przez co oni muszą przechodzić. Ponieważ najczęściej wynikiem takiego upośledzenia, w jakim oni są, to jest intensywna trauma w dzieciństwie. I tutaj również musimy uważać, żeby nie popadać w pułapkę usprawiedliwiania i zachowania, ponieważ Wy nie byliście, pamiętajcie, Wy nie byliście jej czy jego oprawcami. Wy nie stworzyliście tej dysfunkcji. Wy jesteście osobą, która próbuje pomóc, jesteście traktowani tak, jakbyście byli ich katami, ich najgorszymi oprawcami. I to nie jest okej. Czyli to nie jest wymówka, jeżeli coś złego mi się wydarzyło w dzieciństwie, żeby teraz Was źle traktować. Czyli najlepszą rzecz, jaką możecie zrobić, to jest naprawdę odsunąć się i odejść i iść w drugim kierunku. Czy to jest odejście do innego pokoju, czy to jest całkowite wyprowadzenie się i zamknięcie tego rozdziału i nie patrzenie nigdy wstecz. To nie jest ważne. Najważniejsze to jest to, że dajecie im odczuć to, że nie będziecie tolerować takiego zachowania już nigdy więcej. I to jest jedyna rzecz, która może ewentualnie, zdarza się to bardzo, bardzo rzadko, ale zdarza się. Nagrałam kiedyś poprzedni film, w którym powiedziałam, że to nie jest możliwe, że narcyz się da radę zmieniać. Narcyz da radę się zmienić, ale narcyz nigdy nie przestanie być narcyzem, ale może nauczyć się kontrolować swoje zachowanie, jeżeli stawka jest wystarczająco wysoka, jeżeli jest łatwiej im podjąć tą zmianę i pracę nad sobą, ponieważ utrata tego, co ewentualnie mogli właśnie utracić, ból jest zbyt wielki niż ten, żeby siebie skonfrontować. Nie dzieje się to często, dzieje się to bardzo rzadko i najczęściej niestety, ale musicie poświęcić drugą połowę swojego życia, żeby pomóc im pracować nad sobą. Podczas kiedy możecie spełniać swoje marzenia i stworzyć piękny związek z osobą, która naprawdę zasługuje na Waszą miłość. Także nie polecam w większości przypadków tego wyjścia, ale najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to jest odciąć się, odejść i w swoją stronę po to, żeby oni mogli mieć ewentualnie moment reflektowania nad swoimi czynami. Najczęściej, co się stanie w takim wypadku, to już Wam mogę z góry powiedzieć, to ta osoba nie będzie w stanie sobie z tymi uczuciami poradzić i ponieważ oni mają bardzo fałszywe pojęcie samego siebie, wydaje mi się, że są wspaniali, idealni i w ogóle najpierw to wszystko Wasza wina, Wy jesteście to i tamto, wrzućcie tutaj jakiekolwiek oszczerstwo chcecie. Najczęściej oni wtedy powiedzą, okej, nie, to nie i kierunkują się wtedy na inny szlak, na inną stronę, żeby znaleźć sobie następną ofiarę, albo ta ofiara w ich życiu jest, ponieważ często oni mają zapasy i tak dalej. W każdym razie, żeby nie przedłużać za dużo tematu i wracając do tematu, to jeszcze raz chciałam tylko powiedzieć tyle, że jeżeli poczujecie w sobie złość, to wiedzcie, że to jest Wasza szansa na to, żeby zdać egzamin z tej lekcji. I to jest bardzo dobry moment. To jest moment, którego nie bójcie się, jeżeli się pojawia. Próbujcie go złapać, nagrać, żeby go pamiętać i spróbujcie się zaprzyjaźnić ze swoją złością, bo ta złość pokaże Wam exit, pokaże Wam wyjście, pokaże Wam kierunek, w którym najlepiej kroczyć po to, żeby już więcej to się nie pojawiło. I dlatego to jest bardzo ważne, jeszcze chciałabym nawiązać do jednego tematu szybciutko, żeby, ponieważ nagrałam bardzo dużo tych filmików, a tylko w języku angielskim poprzednio, także mam trochę pracy do nadgonienia tutaj, żeby się z Wami tymi informacjami podzielić. Ale dlaczego jest ważne po odejściu od takiej osoby, żeby zrobić sobie przynajmniej roczną przerwę? Dlatego, ponieważ numer jeden, musicie siebie odnaleźć, musicie się wyleczyć z tych bardzo intensywnych emocji, hormonów, uczuć, które będą krążyć, chemii, która będzie krążyć w Waszym ciele, żeby to wszystko się mogło uspokoić, ponieważ kiedy to wszystko będzie uspokojone, wtedy i dopiero wtedy Wasze serce będzie mogło się otworzyć i będziecie być naprawdę mocno podłączeni do Waszej intuicji, która Was będzie prowadzić na dobrą drogę Waszego życia. I wtedy, i tylko wtedy, będziecie w stanie
w sobie wykultywować bardzo taką godną zaufania, taki filtr, taką tarczę obronną przeciw innym toksycznym ludziom, ponieważ jeżeli poczujecie ten spokój wewnątrz siebie i nagle pojawicie się w sytuacji, w których będziecie się czuć źle, poczujecie znowu albo ten gniew, albo smutek, albo poczucie winy, albo coś, cokolwiek sobie będzie, teraz jak o tym mówię, aż to czuję, ciążyło Wam głęboko, gdziekolwiek w Was jest Wasza pierwotna rana, też dobry temat na filmik, gdziekolwiek zostaliście urażeni pierwszy raz, najczęściej to się dzieje w dzieciństwie i to jest najczęściej ta rana, która się często jątrzy i z której narcyz pije jak wampir. Jeżeli będziecie czuć znowu, że ta rana się obudzi, będąc w zupełnie nowej sytuacji, zupełnie innymi ludźmi, wiedzcie, że to jest Wasza intuicja, która Wam próbuje powiedzieć: odejdź z tego, wyjdź stąd, idź krocz swoim krokiem, coś tutaj jest nie tak. I najlepiej ufać jest wtedy swoim uczuciom. Lepiej jest być bezpiecznym, niż później tego żałować, prawda? Także, okej, będę kończyć temat. W każdym razie jeszcze raz, jeżeli poczujecie w sobie złość, to jest dobry znak, to nie zły znak, to jest dobry znak. To jest znak, że wasz głęboki instynkt samozachowawczy się budzi i przyszedł na to czas. Czyli wykorzystajcie to w swojej obronie, wykorzystajcie to tak, żebyście z tego coś wynieśli, jakiś pozytywny dar, żeby przejrzeć naprawdę dobrze na oczy i żebyście już więcej tej lekcji nie musieli powtarzać. Do usłyszenia w następnym filmiku. Ja Was bardzo mocno pozdrawiam, wysyłam Wam dużo słońca. Wiem, że w Polsce teraz pewnie jest zimno, także dużo słońca Wam ślę. Z Tajlandii to jest bardzo gorąco. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w komentarzach w następnym filmiku. A w międzyczasie, jeżeli macie więcej pytań, czy chcielibyście wykorzystać z coachingu ze mną, to oczywiście jestem tutaj i czekam na Wasze listy. Dziękuję jeszcze raz bardzo mocno, pozdrawiam Was i do usłyszenia.